Pamiętacie, jak na Tinderze wrażenie robiły zdjęcia z końca świata, drogie samochody, sześciopaki czy 1,80 m? Te czasy to już przeszłość. Z dnia na dzień obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, kiedy te wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy nie mają już żadnego znaczenia. Teraz seksowne stały się zapasy papieru, środków czystości i jedzenia. Ale tak serio. Mogłoby się wydawać, że w obecnych, trudnych dla nas wszystkich czasach randkowanie będzie niemożliwe. I owszem, nie możemy się ze sobą spotykać w cztery oczy i umówić na kawkę czy do kina, ale możemy za to randkować online. Dlatego jeśli wydawało Ci się, że Twoje życie randkowe umrze albo że przez kwarantannę już na zawsze pozostaniesz sama w domu ze swoimi kotami i toną papieru toaletowego, nic bardziej mylnego. Paradoksalnie cała ta sytuacja ma kilka plusów i szczęść w nieszczęściu, jeśli chodzi o randkowanie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich singli i singielek, bo jak się okazuje i jak pokazują dane, poszczególne serwisy i aplikacje randkowe odnotowują ogromną aktywność użytkowników online i wzrost zainteresowania randkowaniem w sieci. I to jest ten moment, kiedy tak wiele osób, które zarzekały się, że nigdy, przenigdy nie będą poznawać ludzi przez internet, przekonują się do tych jakże strasznych aplikacji dla dziwaków. Teraz łatwiej niż kiedykolwiek przez te aplikacje kogoś faktycznie znaleźć. Oczywiście nie oznacza to, że dziwaków tam nie brakuje i wcale nie mam na myśli tych wszystkich profili z mydłem i papierem toaletowym na profilowym. Wraz ze zmianami wokół nas zmieniło się też podejście ludzi do randkowania online i nawiązywania relacji. Sama potrzeba pogadania z drugą osobą już jest ogromna, a nawiązywanie bliskich więzi pomaga wielu z nas przetrwać trudne chwile. Najciekawsze jest to, że rola tych wszystkich aplikacji również się zmieniła. Aplikacje, które przecież powstały z ideą umawiania się na szybkie, jednorazowe spotkania, stały się teraz jednym z niewielu narzędzi umożliwiających nawiązanie bliskiej relacji z drugim człowiekiem w momencie, kiedy spotkanie na żywo jest niemożliwe, a nawet nielegalne. Plusem tej sytuacji, choć dla niektórych zapewne minusem, jest to, że opcja umówienia się na szybki seks raczej odpada. Takich dwuznacznych propozycji już teraz zatem będzie dużo mniej, choć i tak pewnie będą się pojawiać. Nie zmienia to jednak faktu, że ze względu na okoliczności nawiązywane znajomości mają szansę być głębszymi i opartymi o faktyczną chęć poznania drugiej strony. Świat się zatrzymał, my się zatrzymaliśmy i randkowanie z szybkiego zmieniło się w swoisty slow dating, w którym przestała się tak bardzo liczyć ilość maczy, ilość randek i spotkań, których de facto nie ma, a górę wzięła jakość znajomości. W końcu ktoś może faktycznie chcieć poznać Ciebie i to, jaka jesteś, a nie jak wygląda to, co masz pod ubraniem. Niestandardowe sposoby rozpoczęcia konwersacji w internecie są zawsze najlepsze. Dzisiaj nie musicie pisać o hipotetycznej apokalipsie zombie, bo wszyscy jesteśmy zderzeni z innym jej obliczem. Wszyscy jesteśmy w dupie i dodatkowo wszyscy walczymy ze wspólnym wrogiem, co nie tylko automatycznie nas ze sobą łączy, ale też daje nam całe spektrum sposobów na rozpoczęcie rozmowy. Mamy bowiem w zanadrzu temat, który na pewno będzie interesujący dla każdego, bo dotyczy każdego, ale też sprawia, że jesteśmy po tej samej stronie barykady. A to już fajne fundamenty do zbudowania ciekawej znajomości, bo nic tak nie jednoczy, zwłaszcza nas Polaków, jak wspólny wróg i narzekanie na obecną sytuację. A teraz masz całkiem sporo powodów, żeby narzekać. Według badań osobom, które razem znalazły się w trudnej sytuacji, łatwiej jest budować ze sobą więź. To trochę jak żołnierze walczący razem na froncie. Bycie razem w okopie powoduje, że jesteście po pierwsze trochę skazani na siebie, a trudne okoliczności dookoła powodują, że wszyscy prawie jesteśmy w takiej samej dupie. I to też przestaje nagle się liczyć nasz status i pozycja, bo nieważne, czy jesteś teraz milionerem, celebrytą, dekarzem czy bibliotekarzem, tak samo jak wszyscy inni, prawie, musisz siedzieć na dupie w domu. Jak wspominałam, aplikacje randkowe zostały zalane opisami i zdjęciami odnoszącymi się do obecnej sytuacji. Począwszy od konkretnych ofert, propozycji i gwarancji oraz prawdziwych bohaterów. Powstało też wiele koronotinderowych klasyków, które dla wielu dziewczyn stają się pomału oklepane jak zdjęcia z kotami.
Dlatego z jednej strony jest to fajne, świeże i niekiedy zabawne, ale z drugiej strony warto być oryginalnym i nie powielać tego, co zrobiło już tysiące osób przed Tobą. Co ciekawe, przeglądając ostatnio Tindera z męskiego konta, nie natknęłam się na ani jeden damski opis, który nawiązywałby do aktualnej sytuacji i jak sądzę, wynika to z faktu, że wiele kobiet nie rozpoczyna rozmowy pierwsza, a czeka na ruch faceta, więc nie ma dla niej znaczenia opis w profilu. A szkoda, ciekawy opis profilu odnoszący się w zabawny sposób do okoliczności czy zdjęcie mogą być fajnym pomysłem na urozmaicenie profilu i ułatwienie facetowi nawiązania kontaktu. Bo tak, obecne okoliczności to świetny pretekst dla wszystkich osób, które zawsze zastanawiały się, jak zagadać albo zadawały setki nudnych pytań o zainteresowania czy zajmowane stanowisko w pracy. Dzisiaj możesz zapytać o to, jak tam leci czas na kwarantannie i rozmowa może rozkręcić się w najlepsze, dlatego że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu został dotknięty panującą sytuacją i każdy z nas ma na ten temat jakieś zdanie. A jeśli każdego to interesuje, to bardzo łatwo o nawiązanie ciekawej, a nawet zabawnej rozmowy. Po podejściu drugiej osoby do izolacji i tak dalej, łatwo również określić, czy nam to podejście odpowiada. Czyli przykładowo, jeśli siedzisz w domu od miesiąca i nigdzie nie wychodzisz, a koleś, z którym rozmawiasz, organizuje sobie właśnie party, to może być całkiem mocny sygnał, że nieco inaczej postrzegacie dość fundamentalne kwestie. Oczywiście może być i tak, że taki delikwent będzie namawiał Cię do spotkania i zapewniał, że zapewni wszelkie środki ostrożności, że myje rączki i stosuje żel antybakteryjny, ale dopiero kiedy odmówisz, okaże się, jakie ma naprawdę zamiary. Ktoś, kto będzie poświęcał Ci wystarczająco dużo czasu, uwagi i zainteresowania w czasie, kiedy spotkanie się w cztery oczy jest niemożliwe, udowodni tym samym, że jest zainteresowany czymś więcej niż szybkim, jednorazowym wyskokiem, co byłoby zresztą w obecnej sytuacji skrajnie nieodpowiedzialne. Jeśli poczeka na spotkanie, może oznaczać, że mu zależy. Jeśli nie, prawdopodobnie zależy mu tylko na seksie albo po prostu nie jest zainteresowany nawiązaniem dłuższej znajomości. Zresztą pierwszy raz mamy faktyczną wymówkę, żeby kogoś naprawdę dobrze poznać i zbudować z nim więź przez internet. Możecie ze sobą pisać do późnej nocy, bo prawdopodobnie i tak teraz nie pracujecie albo robicie to zdalnie. Możecie wysyłać sobie prezenty w postaci nieśmiesznych memów czy ulubionych piosenek na YouTubie. Możecie chodzić na randki na kurnik, gdzie możecie pograć w kalambury czy w warcaby. Istnieje jeszcze kurnik? A kiedy już będziesz pewna, że chcesz tego kogoś naprawdę poznać, no to może być pora na wideoczat albo telefon. Na pewno pamiętacie, jak Wam mówiłam, że nawet w normalnych okolicznościach przed spotkaniem na żywo zawsze warto porozmawiać ze sobą przez telefon czy nawet wideoczat. Jest to istotne z tego względu, że oszczędza nam mnóstwo czasu. Może nam się z kimś fajnie pisać, ale kiedy przyjdzie do realnej rozmowy, nagle może okazać się, że głos, ton, sposób mówienia czy nawet tempo może być dla nas deal-breakerem. Zamiast dowiadywać się o tym na pierwszej randce, wiesz już o tym z rozmowy telefonicznej i jeśli rozmowa przez telefon jest równie przyjemna co tekstowa, to jest duże prawdopodobieństwo, że na żywo też tak będzie. To samo jest z rozmową wideo. Zdjęcie w aplikacji może nie być wystarczające, żeby określić, czy ktoś nam się podoba, czy nie. Nigdy nie mamy 100% pewności, że zdjęcie jest aktualne albo że w ogóle jest prawdziwe. Dlatego wideorozmowa może być świetnym wykrywaczem oszusta. Mało tego, podczas takiej wideorozmowy zwrócisz uwagę na reakcję swojego rozmówcy, na ewentualne tiki, które posiada, czy po prostu będziesz w stanie zaobserwować jego mimikę, podczas kiedy z tobą rozmawia. No, w końcu teraz będzie musiał naprawdę się śmiać, kiedy powiesz coś śmiesznego, a nie tylko pisać, że śmieszne. Jeżeli byłaś kiedyś w relacji na odległość, na pewno pamiętasz, że najfajniejsze było planowanie, co zrobicie, kiedy w końcu już się zobaczycie. W poznawaniu ludzi podczas kwarantanny będzie funkcjonował ten sam mechanizm. Wszyscy mamy nadzieję, że kiedyś to się skończy, a nadzieja na spotkanie na żywo staje się tym samym bardziej ekscytująca. No bo w końcu macie na co czekać. Możecie nawet zaplanować, gdzie pójdziecie, co zjecie, co kupicie, jaka będzie pierwsza rzecz, którą zrobicie, kiedy sytuacja się unormuje. Macie naprawdę dużo czasu, żeby zaplanować każdy szczegół przyszłej randki. A w czasie oczekiwania będziecie mogli się lepiej poznać i spędzać czas razem, ale na odległość. Ludzie stosują różne sposoby na urozmaicanie sobie randek online, począwszy od wspólnego winkowania i gotowania na FaceTime, czy wspólnego oglądania Netflixa w tym samym czasie, po naprawdę pomysłowe sposoby. Dlatego głowa do góry. Pamiętaj, że nie tylko Ty znajdujesz się teraz w trudnej sytuacji. Wszyscy mamy teraz więcej czasu dla siebie, dlatego nawet osoby, które nie miały wcześniej nawet chwili pomyśleć o randkowaniu, teraz mogą w końcu
wskoczyć do randkowej puli, instalując te znienawidzone, zdemonizowane wcześniej aplikacje, czy odwiedzając portale randkowe. Szansa na to, że poznasz teraz kogoś wartościowego i fajnego, jest większa niż kiedykolwiek indziej. Może to być teraz twój najlepszy towarzysz w niedoli, a kiedy to wszystko się skończy, może nawet ktoś więcej. Kto wie? Dajcie znać, z jakimi wy śmiesznymi sytuacjami spotkaliście się podczas kwarantanny, czy to na Tinderze, czy gdzie indziej. Możecie wysyłać mi różne śmieszne opisy oraz zdjęcia, czy rozmowy na mój Instagram Ania Ślęzak. Tym samym chciałabym podziękować bardzo wszystkim moim obserwatorkom, które posyłały mi w ciągu ostatniego tygodnia wiele fantastycznych screenów, które dzisiaj wykorzystałam. Bardzo Wam dziękuję. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o randkowaniu przez internet, zapraszam Was do zapisu na mój newsletter, do którego link znajduje się poniżej, czyli pod tym filmem. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, bezpieczni. Do zobaczenia wkrótce. Pa!